Wie pani, bym powiedział, tak, to okazał się strasznym kabotynem i mimo niewielkiej mimo może nieprzesadnej wyobraźni o swojej inteligencji, jednak do tego bym się nie posunął. Natomiast no cóż, no każdy polski pianista, laureat konkursu szopenowskiego, mieszkający na dodatek w Polsce, no tak czy inaczej no jest łączony z Chopinem. Gram dużo Chopina i nie mam zamiaru się od tego odcinać, się tego wyrzekać. Pani, to jest coś takiego, ale to muszę przyznać, że to jest takie pytanie bardzo, bardzo polskie, bo nikt pianiście francuskiemu, mieszkającemu we Francji, nie zadaje pytania, dlaczego tak bardzo kocha grać Ravela czy Debussy'ego. To samo z, nie przypominam sobie wywiadów czy rozmów z Wilhelmem Kempfem czy Backhausem, żeby mu, bo to zawsze pobrzmiewa jakaś nutka, czy panu ten Chopin nie wystarcza, czy panu ten Beethoven nie wystarcza. No, pianiście niemieckiemu nikt nie zada pytania, czy ten Beethoven to może nie za mało troszkę, może bym pograł coś więcej. Więc nie, Chopin rzeczywiście jest mi bardzo bliski, jest w moim sercu, duszy, w czym tylko w mojej świadomości jestem związany z muzyką Chopina, no nie tylko przez granie koncertów, ale i z filmami oczywiście, z tym wszystkim, co się poza muzycznego w moim życiu działo. Natomiast gram również inne rzeczy i cóż, no ale rzeczywiście, gdy ktoś gdzieś mi zada pytanie, jakiego kompozytora lubię najbardziej, to nawet o Chopinie nie mówię, bo Chopin jest sprawą oczywistą. Wymieniam właśnie Ravela, Beethovena, Schumana. Chopin jest sprawą zupełnie oddzielną. To jest jakby inne moje muzyczne życie, to jest Chopin. No, myślę, że tak. Gdy przegląda się rękopisy Mozarta, które są po prostu no, czyściutkie, bez skreśleń, bez zastanawiania się nad procesem twórczym, tylko no, zupełnie tak, jak byłoby to z nieba dyktowane, po prostu on spisywał to, co słyszał, tak rękopisy Chopina są no, bardzo właściwie nieczytelne. Bardzo jest dużo wahań nad dynamiką, nad wieloma szczegółami interpretacyjnymi, nad nutami, nad akordami. Jest dużo skreśleń, dużo, no taki pierwszy z brzegu przykład, nie wiem, nagrywałem polonezy w wersji profesora Jana Ekiera i przeglądałem te rękopisy i często te najbardziej znane polonezy mają kilka bardzo, bardzo różnych zakończeń. Raz jest to trzy forte, skreślone bardzo mocnym pociągnięciem ołówka, jest napisane piano. Potem znowu to piano skreślone, napisane znowu forte. Potem tak sobie myślę, że wreszcie no, on sam musiał kiedyś te prace skończyć, żeby wydawcy oddać nuty, bo terminy goniły. Ale to świadczy o tym, że z pewnością Chopin wykonywał te swoje utwory w bardzo, bardzo różny sposób, w zależności i od nastroju, i od fortepianu, prawdopodobnie od sali, od różnych okoliczności. Że to nie była taka prawda, która jest w nutach raz na zawsze skończona. No i też myślę, że to daje duże pole do popisu i stąd zainteresowanie konkursem chopinowskim, że tego Chopina można interpretować, bardzo dobrze interpretować, w bardzo różny sposób i wszystkie te wersje mogą być dobre. I to jest fascynujące, że nie ma jakiegoś wzorca, który tak, a nie inaczej. I to coś w pana kształt, właściwie zawsze jakieś improwizacje, oczywiście bardzo dobrze przygotowane, jak to z improwizacją bywa, że musi być najlepsze, jak jest dobrze przygotowane. Natomiast jak już któryś z utworów Chopina no, człowiek posiada w takim stopniu, że ma wrażenie, że sam go napisał, bo tak się powinno grać utwory. To rzeczywiście można te utwory grać czy nagrywać w bardzo różny sposób.
I to jest też cała trudność w nagrywaniu płyt. Koncert to koncert. Zagra się i tu wiadomo, że tego dnia o tej porze grałem tak. Natomiast nagrywając najprostszego Mazurka, ja mogę go nagrać 20 razy. 20 razy naprawdę w bardzo, bardzo różny sposób, bardzo różny, słyszalny nie tylko dla mnie, dla słuchaczy. I naprawdę trudno mi się zdecydować, którą wersję wybrać. Już nie tylko chodzi o wygrane wszystkie nuty, tylko już konkretnie o samą interpretację, więc tu właściwie zawsze powinno się mówić o tej porze, o tej godzinie, tutaj deszcz padał, grałem tego mazurka czy tego walca właśnie w ten sposób. Powinno być to bardzo szczegółowo opisane, bo godzinę później to może być zupełnie interpretacja nieaktualna, bo naraz chciałoby się inaczej. Dlatego często niektóre utwory powtarzam na nagraniach, I są to różne interpretacje. Zaskoczyła mnie pani tym pytaniem i tym stwierdzeniem w szczytowej formie. Z tą formą to jest... Przynajmniej w moim przypadku to nigdy nie wiadomo właściwie do ostatniej chwili, do wejścia na estradę, jaki ten koncert będzie, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy. Jeżeli był taki, jak dzisiaj się podobało, no to jestem tylko, mogę być szczęśliwy, ale z pewnością no, takiego grania, jakim bym marzył w swoim wykonaniu. Jeszcze nie doświadczyłem. Były tego może w ciągu lat mojego koncertowania. Zdarzały się takie koncerty, z których byłem no bardziej może zadowolony, ale to zawsze... To jest ciekawe, że często są takie koncerty, z których ja jestem pod względem pianistycznym, powiedzmy zadowolony, a publiczność nie reaguje w taki sposób, jak wydawałoby mi się, że to tak zadziałało. Często jest tak, że ja mam większe zastrzeżenia do siebie, a ludzie mi mówią, że było świetnie, powiedzmy. Więc to nie dość często nie pokrywa się moje odczucia z odczuciami publiczności. Rzeczywiście te momenty w życiu, w ogóle myślę każdego artysty, kiedy wszystkie elementy są jakby w zgodzie, czyli moja forma, fortepian, sala, akustyka, kontakt z publicznością, bo bez tego kontaktu i wzajemnego koncertowania no nie ma dobrego koncertu. Także wszyscy muszą mieć dobry koncert, żeby ten koncert był dobry. Tak bym to określił. Jeżeli wszyscy mówią, jak pani to powiedziała, że jestem w szczytowej formie, więc widocznie publiczność jest w szczytowej formie, akurat trafia na dobre fortepiany i na dobre jakieś godziny słuchania. Nie, wydaje mi się, że miewałem lepsze dni. No a teraz, no, powiedzmy, jeśli chodzi o muzykę, to jest niezły okres, tak bym to określił.